mnie i mojej załogi, to temat też dzisiejszego spotkania tutaj na cmentarzu z panem Kazimierzem, na temat spożywania alkoholu. Ja, proszę państwa, chciałem stanowczo zaprotestować i zementować jakiekolwiek pogłoski, że ktokolwiek z pracowników cmentarza był kiedykolwiek pod wpływem alkoholu. Nigdy nie był. Chciałem powiedzieć także wyraźnie, że dopóki ja tu jestem kierownikiem, będę bronił ich dobrego imienia, ponieważ pracują w tak ciężkich warunkach i tych psychicznych, i fizycznych, związanych z pochówkami, z przygotowaniem zwłok zmarłych, z ekshumacjami, że po prostu no, to są specjalne predyspozycje trzeba mieć, żeby móc wytrzymać taką ciężką pracę. Dlatego będę ich bronił dobrego imienia i stanowczo protestuję i apeluję do tych, którzy piszą tak niewłaściwie, tak krzywdząco i wyrażają swoje opinie na portalach bolesławieckich i proszę ich, żeby zaniechali takiej działalności, ponieważ jest to bardzo krzywdzące i dla rodzin zmarłych, a przede wszystkim dla tych, którzy tak ciężko pracują. Na cmentarzu, jak państwo widzicie, jest nowa infrastruktura. Co każdego roku staramy się tą infrastrukturę powiększać, o nowe alejki, powstają parkingi, powstają oświetlenia, cmentarz jest zadbany, jest tutaj też dzięki paniom w pracy, pracujących w kwiaciarni, jest też zielony, dużo kwiatów, także jest coraz piękniej. Myślę, że to jest wszystko dla mieszkańców miasta. I bardzo dziękuję tym z państwa, którzy doceniają tą pracę. Ja dziękuję moim pracownikom, że wykonają tak ciężką pracę, wszystkim bez wyjątku, szczególnie tym grabarzom, żałobników, którzy w tym momencie przed 1 listopada zostali po prostu tak okrutnie pomówieni i zrobionym taką wielką krzywdę.